Dzieci wróciły do szkoły, są zrelaksowane, wypoczęte, jednak to zdarzenie z nową rzeczywistością może rodzić pewnego rodzaju stres. Mhm. Tak, skończyła się wakacja, wraz z nimi czas luzu i odpoczynku, zaczęła się szkoła, czyli obowiązki. Bardzo często to wpływa na duże napięcie u dzieci. Żeby zobrazować sobie tę sytuację, warto byłoby sobie wyobrazić, jak my czujemy się po chociażby dwutygodniowym urlopie. Możemy sobie pomyśleć, jakie to w nas wzbudza różne emocje i dzięki temu będzie nam łatwiej po prostu pomyśleć sobie, co mogą dzieciaki czuć po takiej długiej przerwie. W jaki sposób powinniśmy rozmawiać z dziećmi, kiedy one przychodzą do domu? Bywa, że niektóre z nich są zamknięte, ten stres jeszcze wzmaga tą skorupę, w której one się zamykają. Jakie zadawać im pytania, żeby dociec z tego, co się w tej szkole dzieje? Jak rodzice zadawali nam pytania, jak było w szkole, to tak naprawdę można sobie przypomnieć, że odpowiadaliśmy dobrze i biegliśmy do pokoju i tak naprawdę na tym kończyła się budowa tej relacji. Warto byłoby jednak zmienić trochę te pytania, czyli na przykład można byłoby trochę bardziej szczegółowo i konkretnie zadawać je dzieciom, czyli w co się bawiłeś w szkole, z kim się bawiłeś, z kim siedziałeś w szkole, czy było coś, co wywołało w Tobie jakieś przyjemne uczucie, czy było coś, co jakoś Cię dzisiaj zestresowało. Warto byłoby skupiać się na tych szczegółach, dlatego że one tak naprawdę budują głęboką relację i powodują, że dziecko rzeczywiście musi się zastanowić nad tym, co w tej szkole było i przede wszystkim czuje, że rzeczywiście ten rodzic jest zainteresowany i zaciekawiony tym, co było w szkole. I ta rozmowa wtedy trwa na pewno dłużej i jakby jest to bliższy kontakt z dzieckiem. Finalnie, czemu te rozmowy z dziećmi, to dopytywanie o ich samopoczucie, odczucia, wrażenia ma służyć? Budowaniu takiej pozytywnej, głębokiej relacji z dzieckiem. Jest to bardzo ważne, żeby dziecko czuło się, że jest istotne dla rodzica i tutaj bardzo mocno podkreślę, że ten czas rodzica dla dziecka jest szalenie istotny. Spróbujmy sobie na początku roku już ustalić plan dnia, włączyć tam chociażby godzinę w tygodniu dla dziecka, żeby to dziecko wiedziało, że w tym momencie jest dla nas najważniejsze i absolutnie nie liczą się telefony, nie liczą się żadne spotkania, tylko to dziecko, że zawsze może przyjść do rodziców, porozmawiać o wszystkim, o czym by chciało. Co może wywołać brak tego zainteresowania? Na pewno duże odcięcie się dziecka od rodziców. Spotykam się z dziećmi, które albo są agresywne, albo i też mówię o takiej autoagresji, która jest bardzo powszechna. Ale przede wszystkim my chyba chcemy wiedzieć, co się u naszych dzieci dzieje. To jest tak naprawdę najważniejsze, żebyśmy my się skupili na ich przeżyciach i konkretnie na dziecku, a niekoniecznie te oceny i to, co jest związane z instytucją szkoły, tak naprawdę powinno być na drugim miejscu. Ważniejsze jest przecież nasze dziecko i jego przeżycia i emocje. Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, szczególnie tych najmłodszych dzieci, rodzi dodatkowe obciążenia dla dziecka, bo i zmiana środowiska, duże przestrzenie, dorośli, hałas. Do tej pory w przedszkolu było to wszystko uporządkowane, były panie opiekunki. Zupełnie inne relacje też z dziećmi w różnych grupach wiekowych. W jaki sposób rodzice mogą dostrzec, że dzieje się z dzieckiem coś niedobrego? Warto obserwować dziecko i skupiać się na jakichkolwiek najmniejszych zmianach, bo tak naprawdę trudno jest powiedzieć konkretnie, co się z dzieckiem może dziać, bo to zależy od jego temperamentu, osobowości. Jeśli jedno dziecko jest bardzo rozbiegane i nagle widzimy, że w ostatnim czasie jest takie bardziej statyczne, wtedy warto jest skupić się na tym, ale tak naprawdę, co będzie dla nas, dorosłych, bardzo pomocne, to znowu odwołuje się do rozmów i pytań. Warto jest już od samego początku, kiedy dziecko idzie do szkoły, zadawać pytania. Jak wyobrażasz sobie szkołę? Co będziesz robił w szkole? To bardzo fajnie pokazuje i tak naprawdę zachęca dziecko do rozmowy i do zastanawiania się nad tym, co na pewno może obniżyć ten stres. I istotną kwestią jest, żeby dziecko miało świadomość tych pozytywów szkoły. Przede wszystkim my możemy się później odwoływać w momentach trochę bardziej kryzysowych dla dziecka. To taki nasz as w rękawie, żeby na przykład powrócić i, a pamiętasz, sam widziałeś te plusy w szkole i nie wiem, że szkoła jest przyjemna, bo na przykład jest to czas z kolegami i koleżankami. I wtedy dzięki temu dziecko może znowu wrócić do takich myśli, że w szkole może być fajnie. Co w sytuacji, kiedy dziecko zamknie się w skorupie i mimo naszych pytań, bardziej lub mniej podchwytliwych, no nie reaguje, nie wchodzi z nami, z rodzicami w interakcję? Mhm. Głównie, i tu znowu wrócę, czas. Jeśli my mamy dla dziecka czas, jesteśmy w stanie naprawdę o wiele więcej zauważyć. Jeśli jest to czas tylko weekendowy, no przykro stwierdzić, ale w tygodniu dzieje się najwięcej u dziecka. Weekend to jest czas, kiedy dziecko może odsapnąć i tak naprawdę jak się dzieje coś złego, to stara się w ogóle wyrzucić te trudne doświadczenia z głowy. Dlatego warto jest jednak w tym tygodniu szkolnym mieć chociażby, tak jak już powiedziałam, godzinę dla dziecka. Jeśli zobaczymy, że dziecko jest negatywnie nastawione na ten kontakt, po prostu trwajmy przy nim, nawet milcząc. Wtedy to dziecko wie, że jesteśmy gotowi na to, żeby pomóc, i kiedy ono będzie gotowe się z nami podzielić tą tym trudnym przeżyciem, będzie w stanie zacząć mówić. Jeśli i takie rzeczy już nie zadziałają, warto wtedy się rzeczywiście skontaktować ze specjalistą, bo może być to związane z czymś głębszym i wtedy warto zaczerpnąć jakiejś porady. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.